I teraz jest ciekawa kwestia, bo taki sposób rozumowania kapitalizmu, taki jak dzisiaj ludzie myślą, że on pochodzi od Adama Smitha, to on pochodzi właściwie od Richarda Cobhama. To są lata 1830, też Wielka Brytania. I to jest taki sposób myślenia, że wolny rynek w zasadzie jest taki, że nie wolno mu przeszkadzać, bo on się od razu wykoleje, od razu tylko poczynimy zło w tym. Adam Smith w 1770 latach, czy pół wieku wcześniej, tak nie pisał wcale. On tylko mówił, że merkantylizm to jest kiepski pomysł. Ale później się to utrwaliło, że rzeczywiście może to być problem. I mi się wydaje, że to, co łączy Polaków z Amerykanami, bo jest kilka cech wspólnych, paradoksalnie, jest to, że USA są przypadkiem szczególnym, bo mieszkałem w tej wielkiej wyspie swojej, tej kontynentowyspie, a my jesteśmy na peryferium Europy Zachodniej. Czyli troszkę podobnie, tak? Przypadek szczególny. U nas jest takie domyślne myślenie, my mamy naród etniczny, patriotyzm etniczny, my nie wiemy, co to znaczy, żeby ktoś stał się Polakiem za bardzo. Mało który naród ma to wypracowane, tak? Jakiś zestaw fajnych zachowań, które uznamy za polskie, nawet jeżeli ktoś się nie urodził w Polsce. Więc mamy naród etniczny, patriotyzm etniczny, Amerykanie mają ten imigrancki, ten oparty na wartościach. Tak jak trochę Francuzi mają mieszankę, Brytyjczycy mają mieszankę, ale generalnie... Ale to, że jesteśmy właśnie nietypowi i oni i my, to chyba zbliża, wydaje mi się. Poza tym jeszcze jest też ta marzenia prawicy polskiej, prawda? Nowoczesność, która nie zagraża religii. Teksas na przykład, nie? Kolejna rzecz. Kolejna rzecz jest to, że właśnie my mówimy, kto jest prawdziwym Polakiem, kto nie jest prawdziwym Polakiem. To jest trochę na innych kryteriach, ale to jest ciekawe, że właśnie my się w to bawimy i Amerykanie też się w to bawią. Także to jest kilka takich uwag wstępnych i powiem wam, że różnica jest jednak bardzo duża oczywiście między USA i Polską. Bo tutaj jest coś takiego. Amerykanie mieli alternatywny sposób rozwiązania problemu kwestii robotniczej, jakby to powiedzieć, tak? Wiadomo, o co chodzi, tak? Czyli późny XIX wiek, wczesny XX wiek, ciężkie warunki pracy w fabrykach, socjaliści protestują, mówią o rewolucji, niektórzy przynajmniej, mówią o rewolucji. Niemcy na przykład i Holendrzy stwierdzili, że wystarczy zrobić po prostu sprawne związki zawodowe, żeby te warunki pracy były lepsze, żeby płace były lepsze i ludziom osłodzić tą pracę. No ale na przykład Henry Ford w Ameryce wymyślił inną rzecz i de facto ten system, w odniesieniu do Ameryki mówi się, że oni używają systemu Taylora, ale tak naprawdę nie, oni używają systemu Forda. Czyli pracownik ma być dyspozycyjny, ma być taki troszeczkę podduszony w tej pracy, ale za to dostanie bardzo dużo pieniędzy. I to jest taki sposób myślenia, że masz identyfikować z firmą, tak? Masz identyfikować z firmą, masz być lojalny, w zamian za to dostajesz na przykład stock options, tak? Czyli te opcje akcyjne na przykład. I ta lojalność wobec firmy jest podkreślana na każdym kroku. Dlatego jesteś dyspozycyjny i dlatego, jeżeli firma na giełdzie straciła tyle i tyle, to masz wstać w środku nocy do laptopa, a nie mówić o tym, że jest life-work balance, tak? Nie ma life-work balance. Po to masz właśnie tą dużą pensję, żeby się identyfikować. I teraz, czy w Europie tak jest? Nie, w Europie tak nie jest. Najbliżej jest Holandia. W ogóle o Holandii się mówi, że to jest najbardziej amerykański kraj europejski. Dziwnie to brzmi, ale tak się mówi. Najbardziej amerykański kraj europejski. Ale nawet Holandia tak nie ma. Ona ma tylko takie przyczynki do przyczynków do takiego myślenia. I dzięki tym przyczynkom do przyczynków takiego myślenia, Holendrzy są prawdopodobnie dlatego tak dobrzy w tych międzynarodowych korporacjach, które gadają na co dzień po angielsku, czy na przykład Unilever, nie? To są dwie firmy holenderskie, żywnościowe, jedna brytyjska. Tak powstał Unilever. Kolejna rzecz to jest Kinnegan-Lakers-Hell. Teraz to nie wiadomo, co oni tam będą teraz robić, ale wydaje się, że tylko baza przeniosła się do Londynu.
ale poza tym nic się nie dzieje. Tak nadal jest Königlegges Hell, czyli Royal Dutch Shell. I takich firm jest jeszcze trochę, tak? To jest niesamowite, że Holendrzy mają tego bardzo dużo. Jest Philips i ta ASMF, tak, czy ta druga firma, one też mają taki status w zasadzie być może tutaj byłoby coś takiego najbardziej amerykańskiego. Ale co jest ciekawe, to, że Amerykanie gdzieś tam z tyłu głowy mają to, że to nie jest normalne człowiekiem pomiatać, tak? Jeżeli nawet troszeczkę pomiatamy, to musimy mu to wynagrodzić. No i ja mam wrażenie czasem, że w Polsce niektórzy pracodawcy by chcieli, żeby pracownicy, z tego co mi piszą widzowie, z tego co słyszałem od znajomych, na mnóstwie takich dyskusji prowadziłem, to ja mam wrażenie, że bardzo często jest tak, że w polskich firmach jest i dużych, i małych, jest często takie nastawienie, że chcą mieć amerykańską dyspozycyjność pracowników, ale nie dają im tych słodyczy amerykańskich. To jest ten problem. Nie osładzają im tego. Więc mi się wydaje w ogóle, że w Polsce nie za bardzo mamy jasność, kim my w ogóle jesteśmy jako kultura, tak grubo powiem, bo wydaje mi się, że nie jesteśmy. Nasze szkolnictwo jest tak pisane, jakbyśmy byli nadal pod zaborami, jakbyśmy musieli walczyć, prawda, o obronę ojczyzny. I nie mamy takiej wizji, bo mi się na przykład wydaje, jakbym miał wziąć od właśnie Tropenarsa i Captain Turnera, to miał to wziąć, jakiego narodu my jesteśmy podobni, wymieniając 7 kultur kapitalizmu, najbliżej byłaby Szwecja. Mnóstwo emocji, ale pokazujemy co 20 z nich. Tak wyglądają Szwedzi. Mnóstwo emocji podskórnie pokazują, co my się kłócimy,